Tak, tak. Probierz jest największym wygranym tego, tego, yy, tego meczu. W ogóle probierz jest największym wygranym tego początku mistrzostw, bo, bo mówię w takim szerszym kontekście. Mówię też właśnie w kontekście tych meczów towarzyskich, o których chwilę rozmawialiśmy i o tym, jak prezentuje się na konferencjach i tak dalej, i tak dalej. I powiem szczerze, że ja jestem bardzo zdziwiony. Tak? To znaczy, to jest kompletnie coś, czego się po Michale Probierzu nie spodziewałem. Dla mnie Michał Probierz to jest człowiek, który, po którym się spodziewałem raczej tej narracji... Oblężonej twierdzy, bo to był człowiek, który zawsze też tak budował swoje zespoły i zawsze to było w kontrze do świata zewnętrznego i to jest zresztą najprostsza metoda budowania zespołu i bardzo często stosowana przez, przez, wielu, przez wielu trenerów. No to jest, to jest łatwe powiedzieć. my Jesteśmy my tutaj w grupie, a tam jest, tam jest zły świat, który na nas, na nas czyha. Musimy się zmobilizować i, i wystąpić przeciwko temu światu. Yy, Michał probierz miał takie, takie momenty, tak coś powiedział kiedyś na konferencji o, o hejcie wo, wobec tej, tej drużyny. Tak, to przed, yy, Europa, Tymczasem hejtu nie była, była raczej obojętność, yy, ale nie pytany zresztą, prawda? To było, to było, jego, to było jego takie expose, że tak powiem, yy, które miało zdjąć pewnie w jakiś sposób presję z tej drużyny. Więc, więc po Michale Probierzu raczej się spodziewałem właśnie tego. Właśnie tej oblężonej twierdzy, tego ataku, tego szukania wroga. Yy, a, a Michał Probierz jest otwarty, całkiem dowcipny, dobrze ubrany. Yy, całkiem. Rozsądnie, fajnie mówiący na konferencjach prasowych, nie szukający problemów, tylko szukający rozwiązań, Pytane o te kontuzje, o kontuzje Lewandowskiego, o kolejne, kolejne urazy. Za każdym razem mówi, że on jest właśnie po to, żeby, żeby znaleźć rozwiązanie. I, I nagle patrzymy na gościa, który, który kojarzył się w polskiej piłce w ostatnich latach przynajmniej, właśnie z oprócz tej oblężonej twierdzy z bardzo pragmatycznym podejściem do, do grania w piłkę. Jego Krakowia była znana, znana jako dośrodkowia, tak? ponieważ po prostu jedyny pomysł to było to było wrzucanie dalekich dośrodkowań i yy, yy, był znany z tego, że stawia na, na 30-letnich Słowaków i tak dalej, i tak dalej, no niekoniecznie. Jak on zostawał przecież trenerem młodzieżówki, na no to wszyscy się zastanawiali, no gdzie on zmieści w tej młodzieżówce tych 30-letnich yy, yy, Serbów i Słowaków. No, a, tymczasem, a tymczasem on sobie z tą młodzieżówką też trochę zszedł z, 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 z tego świecznika wtedy, ale, ale zdaje się, że sobie nieźle poradził.